Siemanko, siemanko, to ja, wasz ulubiony wampir, a wy jesteście na moim kanale Recash Economy Games, gdzie mówimy o tym, jak zarabiać na grach opartych o kryptowaluty, blockchain, technologię NFT, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam, dajcie suba, włączcie dzwoneczek i pamiętajcie poglądać filmy od deski do deski. Natomiast w dzisiejszych NFT newsach porozmawiamy, tutaj tradycyjnie sprawdzimy sobie tokeny, jak wygląda, co się z nimi dzieje, porozmawiamy o tym, co się dzieje w naszych grach, czyli Refever, Bunicorn, zajrzymy do jednej nowej gry i powrócimy do jednej staro-nowej, a więc nie przedłużając, zaczynamy NFT newsy, lecimy z tym koksem. I jak widzicie, mamy tutaj tekonomię, nas starcie, nawet wysoka strzała do góry, wysoka świeca, Gala Games, i to jest ta właśnie gra, o której dzisiaj sobie przejrzymy, co tam się w ogóle wydarzyło, że mamy tutaj taką świecę. Jeżeli chodzi o Project Quantum, czyli Qubit, to wszystkim gratuluję, którzy tutaj gdzieś wytrzymali ciśnienie i razem ze mną tutaj przeczekali te trudne czasy. Tak jak mówię, to jest projekt na longa, natomiast ja tutaj kręcę kółka, powiększając gdzieś tam swój kapitał. No i myślę, że tutaj przeglądałem gdzieś tam, nie zauważyłem, żeby jakieś super wydarzenie było, po prostu tak ni stąd, ni zowąd chyba token wystrzelił do góry. Ja postanowiłem się skeszować, natomiast znowu gdzieś tam widzę, że te dołki za chwilę będą się pojawiać. I mam zamiar z powrotem dokupić odpowiednią ilość tego tokena na dołkach. Nowa gra, o której będziemy mówić, to jest Bezoge Earth, jak widzicie na samym starcie, natomiast tutaj no, minus jest taki, że ta gra jest po sieci Ethereum. Zobaczmy na nasze projekty, Refever. Ja już z części się skeszowałem tych tylko fiwrów, które mam gdzieś tam nakręcenie kółek. To już był dla mnie dobry poziom. One były zakupowane gdzieś tam w okolicach tych spadków, kiedy było po 70, także mamy po 90, także już dla mnie jakiś przyzwoity wynik. Teraz znowu czekam na kolejne spadki i kręcenie kółek się rozpoczyna. Cyt z Dragonary, widać tutaj wzrosty, natomiast to jeszcze w 7-dniowym nie zdążyli odrobić. Być może to jest właśnie to, co chłopaki mówili, to co Kryptomat mówił na live'ie, że to jest właśnie okazja, żeby dokupić tego cytu. Przypominam, że Dragonary weszło na Steama, weszło też z aplikacją mobilną do sklepu Google Play, więc ta gra naprawdę się całkiem przyjemnie rozwija. Ja już, tak jak wcześniej wam mówiłem, a ja już wyciągam zyski, kapitał wyciągnięte, także cały czas cashuję. Obecnie się wstrzymałem, tak jak mówię, za radą Kryptomata. Poczekam, aż sklep zostanie otwarty, zobaczymy. Ten cyt jeszcze, w mojej opinii, powinien urosnąć. Co tutaj jeszcze fajnego mamy? Zobaczmy, gdzie się te spadki narodziły. TKB token, to jest jedna z nowych gier, a wkrótce pokażę wam, o co kaman. Jeżeli chodzi, no to mamy MyDefiPet, poleciało 3,48. Być może to jest szansa właśnie dla tych, którzy się nie załadowali, by sobie takie zakupy zrobić. Warto tutaj przeczekać i zobaczyć, jak nisko to poleci. Mamy spadki mocne na Miście, Chain Guardians, Step Hero, to już gdzieś jest ten poziom, w którym mógłbym się zastanowić, czy z powrotem nie dokupić tego tokenu. Vanaka Farm, myślę, że jakby to dwóch zjechało, to bym się zastanowił. Star Atlas, no tutaj muszę zobaczyć, czy jak to się działo wszystko w nocy, czy gdzieś tam sięgnęło mojego poziomu pierwszego zakupu, bo mam ustawione i na 12 centów i na 11 centów zakupy, i też tutaj częścią tokenu Atlas będę kręcić kółka. Jeżeli chodzi o token Polis, to poczekam, aż jeszcze mocniej spadnie. No i jedna tutaj z gier, to mamy Bunicorn, a także jeżeli chodzi o Bunicorn,
Na razie mamy dosyć mocne spadki. Jak widzicie, w sytuacjach, kiedy tutaj mamy wszystko na czerwono, ja staram się kręcić na tych projektach kółka. Te gry, które uważam, że takie solidne, fundamentalne, no to staram się dokupować pozycje i tak jak w kryptowalutach, Maciej wam powtarza, że trzeba mieć zarezerwowane stable coiny na takie akcje, to ja teraz staram się już nie przegapiać takich sytuacji i kiedy tutaj moje pozycje robią zyski, no to staram się wychodzić częścią lub całym kapitałem i gdzieś rezerwować stablecoiny na kolejne zakupy. Zobaczmy sobie statystyki. Dziesiątka najlepszych projektów NFT z ostatnich 7 dni, jak widzicie, Gala na samej górze, Sol z blockchaina Fantasma. No i tutaj chyba z gamingowych to więcej gdzieś, tak powiem, nie ma. Tutaj też macie informacje odnośnie Doge Moves, które wyda w dniu dzisiejszym taką kolekcję piłek. No i dzięki tym kolekcjom takich piłek będziecie mogli odblokować różne challenge i dodatkowe nagrody w aplikacji, także kto tutaj jest mistrzem żonglerki albo trików piłkarskich, to jak najbardziej. Myślę, że Maciej powinien się tutaj zainteresować i wtedy zobaczymy jego triki, jakie wykonuje w Dotmus. To informacja, którą pokazuję wam od jakiegoś czasu, a więc na temat projektów, które się pojawiają w Most Valuable Builder, część trzecia. Warto sobie podejrzeć, jakie projekty gdzieś tam se startują. Ravomoon, mamy CryptoZone z gamingowych, Step Hero, Dragonary, Crypto Tycoon, Unicorn, także te projekty, w których gdzieś tam jesteśmy. Warto też sprawdzić, co pozostałe projekty dadzą. Być może rzeczywiście tutaj w tych projektach jest jakaś perełka na BSC. Ok, i teraz wpadamy do Gala Games, sprawdzamy, co oni tutaj ciekawego pokazali, dlaczego ich token tak urósł, czy ma szansę jeszcze na kolejne wzrosty. I tutaj z tego, co widzimy, to informują, że być może pojawił się na Binance, więc być może to tutaj to mogło spowodować. Tutaj, jak widzicie, jest pokazana jedna z nowych gier. No i też do Mirandusa powstał film. Ktoś mi może naprostować, być może już to jest stary jakiś trailer odgrzewany. Ja z chęcią się temu przyjrzę, kurczę, co tam ciekawego się dzieje. Mamy tutaj minutkę, żeby przejrzeć ten trailer. Się dosyć wolno ładuje, zaraz zobaczymy na YouTubie, czy coś ciekawego rzeczywiście mają do pokazania. Na razie powiem szczerze, no to szału nie robi. Dźwięku nie będę puszczać, bo YouTube w różny sposób do tego podchodzi. Od razu pierwsze moje skojarzenie to jest w ogóle, jakbym powiedział, tutaj kopia trochę chyba Faraland. O ile tak skojarzeniami. Faraland albo Mist. A, Mist chyba. Tak, Mist chyba by był bardziej tutaj. Powiem szczerze, to nie ma tej dynamiki, nie ma tutaj tej akcji w tym trailerze. Tego mi brakuje. Powiem szczerze, aż człowiekowi się nie chce oglądać. Okej, okay, dajmy sobie spokój. Nie wiem, ja mam, że tak powiem, tutaj
negatywne doświadczenia związane z Gala Games, tak jak mówię, wysokie opłaty za fee, dostawałem jakieś itemy, dostawałem też Gala tokeny i tutaj z uwagi na wysokie opłaty, no nic z tym się nie dało zrobić. No nie wiem, przejrzę sobie jeszcze i być może Wam gdzieś tam szersze informacje pozostawię odnośnie Gala Games i czy warto tutaj odgrzać tego kotleta. Tutaj macie informacje odnośnie Bezogę. Gra w dniu dzisiejszym będzie sprzedawała NFT-ki. No i tutaj od godziny 4 PM UTC, czyli o godzinie u nas 18. Także warto tutaj podejrzeć odnośnie tej nowej gry. Zróbcie własny research. Jak widzicie, tutaj takie stworki. Także mi się wydaje, że może być coś ciekawego. Pamiętajcie, że zawsze takie presele dają gdzieś tam zarobić, a nawet ten taki main sale, bo tutaj nie widzę informacji, czy gdzieś tam była white lista robiona odnośnie tego projektu, więc warto sobie podejrzeć. Czy ja będę w tym startować? Raczej chyba mi się nie uda, bo w tym czasie będę w pracy, no niestety przez kopanie fiatów część takich akcji mi gdzieś tam przypada, a nie zawsze wszystko zdążę wykonać na telefonie. Jeżeli chodzi o Real Fever, to macie tutaj takie fajne zestawienie, a tutaj top sprzedaż momentów Cristiano Ronaldo, także jak widzicie najtaniej było za 20 tysięcy dolarów. Moment 37 na 50. Tych jeszcze czołowych momentów chyba nikt, nie wiem, chyba nikt nie sprzedawał. Stąd, jak widzicie, wszystkich momentów powinno być 50. No i kto trafił Cristiano Ronaldo, ten był zarobiony, że tak powiem. Dalej informacje mamy od Golf Iveria, mocno monitoruję i na pewno będę Wam dawał znać, jak tylko będzie można grać. Natomiast oni cały czas podtrzymują, że beta wersja dla wszystkich graczy wyjdzie jeszcze w tym roku. Także trzymamy gorąco kciuki za Golf Iver i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mieli okazję sobie pograć. Macie informacje odnośnie Bunicorn i tutaj tych farmingu. Mamy kilka różnych farm i można na przykład sobie skrzynie, jajka farmować albo jakieś starożytne bini lub inne rzeczy i te farmy tutaj macie w momencie, kiedy przechodzimy. Już Wam pokazuję, kiedy tutaj chcemy, klikamy w tego plusa i automatycznie wtedy przechodzimy tutaj do Bunny Exchange'a i możemy tutaj wybrać farmę. Macie Ancient Monsters, NFT Farm i Press Staking, także można wszystko sobie powybierać. Ja myślę, że też gdzieś tam chyba wrzucę na jakąś któryś z tych farm, tylko muszę pomyśleć, co to by było najlepsze jakby APR-y, co mi tutaj wygeneruje pewnie jakaś pula płynności, ale to też jeszcze trzeba podejść z logiką. No i tak jak mówię, ja tutaj nie jestem doradcą finansowym, zróbcie własny research, jeżeli gracie w Unicorn, to warto pomnażać gdzieś tam swój kapitał. Ja na ten moment jeszcze nie wyciągnąłem wkładu, także mam nadzieję, że wkrótce to się wydarzy. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, no to mamy Ascendex, informacja, Star Atlas pojawia się u nich, jest listowany, był listowany właśnie 12 września, także kolejna giełda tutaj listuje tokeny Atlas i Polis, no i w parach do USDT. A oba tokeny tutaj mamy. Także jak widzicie, tutaj powoli tokeny Star Atlas trafiają na inne giełdy. Póki co to jeszcze na cenę się nie przekłada. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Wkrótce
wkrótce, też wtorek, środa będzie ten magazyn nasz piłkarski Crypto Football, także serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to by było wszystko. Życzę miłego dzionka, trzymajcie się, do zobaczyska.